Cześć! Szukacie rozkładanej sofy? Dziś mamy dla Was propozycję i to w świetnej cenie. Marysia Świętoniowska, zapraszam na recenzję sofy Lango. Sofa Lango to mebel, który wyróżniają dwa elementy. Pierwszym z nich są te duże poduchy oparciowe, a drugim tak zwana kołderka, czyli toper z pianki. Podnosi on nie tylko komfort użytkowania mebla, ale również sprawia, że ma on ciekawy charakter. No i jak widzimy tutaj na siedzisku i na poduchach mamy przeszycia, natomiast tył mebla jest gładki. Sofa stoi na okrągłych nóżkach, które zostały wykonane z tworzywa sztucznego. No i jak widzimy tutaj z przodu są dwie dodatkowe srebrne nóżki, które pełnią również funkcję dekoracyjną. Dzisiaj pokazujemy Wam sofę w kolorze Loka 21, jednak na naszej stronie twojemeble.pl znajdziecie wiele różnych rodzajów tkanin, z których może być wykonana Wasza sofa. Możliwości jest naprawdę sporo. A co więcej, osobno możecie wybrać tkaninę, z jakiej wykonany będzie każdy element, czyli poduchy, toper oraz siedzisko i oparcie, więc końcowy wygląd mebla zależy tylko od Was. Muszę przyznać, że może na pierwszy rzut oka sofa nie wydaje się być aż tak miękka, jednak siedzi mi się bardzo wygodnie, poduchy dopasowują się do kształtu moich pleców, więc tworzą z tym toperem idealne miejsce do wypoczynku. Jeśli chodzi o wypełnienie, to w poduchach mamy połączenie pianki poliuretanowej i włókniny silikonowej, co podnosi komfort oparcia, a dodatkowo w poduchach zastosowano wypełnienie kieszeniowe, co gwarantuje trwałość, to znaczy poduchy nie będą się odkształcać i po prostu zostaną w tej swojej pierwotnej formie. Jeśli chodzi o wypełnienie siedziska, to tutaj producent zastosował połączenie pianki oraz sprężyn falistych. To, co może przeszkadzać, to fakt, że podczas siedzenia rogi topera się podnoszą. Po ściągnięciu poduszek zyskujemy dodatkowe miejsce, na przykład do zabawy z dziećmi. Rozkładanie sofy jest naprawdę bardzo proste i opiera się o system DL, czyli na początku podnosimy i rozkładamy siedzisko. Następnie opuszczamy oparcie, no i tutaj znowu wracamy do topera. Przed spaniem rozkładamy go, dzięki czemu uzyskujemy równą powierzchnię do spania. Po rozłożeniu mamy 2 m 3 cm długości oraz 1,5 m szerokości. No i warto tutaj wspomnieć, że ta część nad oparciem jest bardziej miękka, a tutaj ta część bardziej sprężysta. No i ta sofa ma również dodatkowy atut, to znaczy ma pojemnik na pościel. Sofa Lango to świetna propozycja zarówno do salonu, jak i pokoju młodzieżowego. Oprócz swojej funkcjonalności cechuje ją też bardzo dobra cena, którą znajdziecie klikając w link poniżej. Jeśli nasz film pomógł Wam w podjęciu decyzji o zakupie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć!